Jesteśmy na kolejnym trudowisku. Otwieramy gniazdo, w którym jest matka krainka. Z jednej strony jest poszyte, w środku jest mateczka. Tu dzwoni telefon. Tu jest krainka, która biega i którą będziemy teraz znakować. Słabo widać, ale coś tam już się przygląda, że już zaczęło czerwić. Generalnie to oni zostawiają, zabierają matki już wtedy, kiedy jest larwa, żeby nie przesiadało gniazdo, że tak powiem. Znakują jakby markerem oraz opalitkami. To też do wyboru można sobie wziąć. Podsadzają właśnie pszczółki do klateczki. Trutowiska mają dwa, tak zwane tutaj na Karpatkę, a dalej na krainkę. Tutaj właśnie jest trutowisko z krainką. Uliki weselne zrobione z styroduru. Na dwie takie rameczki. Do takiego ulika wchodzi trzy gniazda, takie do nasienia, trzy uliki powiedzmy w jednym. Tu z jednej strony też widzicie, że poszyte. No i teraz trzeba znaleźć matkę, by ją zaznakować. No i tutaj widzimy, że już biega matulka. No od takich gniazd odbierają matki. Pokażę, że prosi, żeby nagrał bliżej, ale szczerze mówiąc, słabo jakiś przesłany film. Matki, widzieliście matkę, ale jajeczek szkoda, że nie widać. Natomiast no, na pewno są, skoro to nagrywają. No i mówię, tutaj oni mają po trzy takie gniazda. Tu widzimy kolejne gniazdo, które tutaj otwiera kolega. Ta strona też poszyta. Matka się nie plitna. Jest takie. No jeszcze widzimy młodego pszczelarza tam obok. Pisli obliotu. Więc w taki sposób są unasieniane matki. Niektóre, tak jak powiedziałem, trutowiska mają ograniczone, żeby z dostępu trutni. Oni mają tam możliwość wydania paszportów tych, co wydaliśmy, to co muszą mieć. Natomiast w takiej pasiece, znaczy w takim parku, to nie mogą dać, bo nie znają trutni. Zamawiajcie.